I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Tomb Raider. Tym razem jesteśmy w Lost Valley. Trochę zapasów, że nam się narobiło. Ogólnie postaram się jakoś być może bardziej ostrożniejsza w tym poziomie. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi to wyjdzie. Okej. Gdzie żeśmy wyszli w ogóle? Nie do końca pamiętam ten poziom, ale wiem, że... Znaczy, pamiętam dosyć takie rzeczy... przepraszam, na chwilę telefon dzwoni. Dobra, już jestem z powrotem. Tak, pamiętam rzeczy, które są dość takie, no, do zapamiętania, że tak powiem. Nie wiem, bardzo już mi brakuje słów strasznie. Wiem, że trzeba znaleźć tu zębatki, bodajże trzy. No, tu mamy całkiem... O, wilki mamy. No i pamiętam, że jest tu jeszcze jedna rzecz, którą się, że tak powiem, pamiętam. Ale to jak zobaczycie dopiero. Stąd chyba ich nie mogę zabić. Chcę tu zejść w miarę normalnie, żeby je zabić z jakiejś wysokości. Możliwie nie tracić życia. Luzik. Dobra. Coś tu jeszcze wyjdzie? Z zakamarków. O, tędy musimy iść. W tej wodzie to ja nie wiem, czy tam coś było w ogóle. Może sprawdzimy. Ale chyba nie, bo ten wodospad nam tutaj blokuje wejście. Zanim jest wejście, z tego co pamiętam. I te zębatki są nam potrzebne, aby wyłączyć taki mechanizm tam w górze wodospadu, ale nie będę tam chodzić, bo na razie mi się nie chce. I jak wyłączymy ten mechanizm, czy to coś tam, to tama się zrobi i chyba przestanie ten wodospad lecieć. Ale nie dam sobie jeszcze głowy uciąć za to, bo tak pamiętam, to piąte przez dziesiąte. O, jest tam coś. Wow, nic nie widzę. Czekajcie, nie chcę nic pominąć fajnego. Dobra, tu jest jakaś ścieżka, a tu to nie wiem, gdzie to prowadzi. Mogę się tu wspiąć? A, no mogę. Dobra, to zobaczmy, co tu jest. O! Jakie miłe niespodzianki tu są. Tak, apteczka nam się przyda. Okej. To jest ta dolina cała chyba. W tytule. Tytułowa dolina. Ale ja bym jeszcze... czy iść tamtędy? A nie, dobra. Pójdę na razie tędy zobaczyć. Tylko tutaj sobie może zapiszę grę. Tak na wszelki wypadek. Tutaj się pojawią nowi przeciwnicy. Tak, shotguna jeszcze nie mamy. Z tego co się... O! To są nowi przeciwnicy. Oni są dosyć mocni. Ale nie aż tak bardzo, żeby nie móc ich załatwić ze zwykłych pistoletów. To są raptory.
chyba, z tego co kojarzę. Czyli dinozaury. No w końcu zaginiona dolina, prawda? O. Ja się tu boję. Jeszcze raz zapiszę tak na szybki wypadek sobie. I dobra, idziemy naprzód. O, mamy kolejnego raporka. Idziemy jeszcze naprzód. Jeszcze, jeszcze. O. Dobra. Tu mamy, proszę Państwa, T-Rexa. Tak jest. On jest już bardzo mocny, jakby taki boss, można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy to można nazwać w ten sposób. Wow. Dary, ale mi zabrałeś życie. Jest! Skacz w bok! A! Jest! Udało się. Tak. Tego pana możemy spotkać jedynego w całej grze, chyba. Potem w Tomb Raider 2 też on się pojawia, ale tylko w momencie, gdy chcemy iść po sekret. No. I to jest właśnie jeden z tych momentów, które się zapamiętuje. Tak, spotkanie T-Rexa na swojej drodze, tyranozaura. Dobra, to w takim razie sobie zapiszę i będziemy przeszukiwać tą dolinę. Będziemy eksplorować, co tu ciekawego jest. Może jakieś apteczki znajdziemy? Czy coś jest ciekawego? Nie. Tu nie wiem, czy coś jest w ogóle. A, tu się nie da wspiąć. Co tu mamy? Tu mamy jakiś wodospad. A, tu też nic nie ma. Coś postawo w tej dolinie. Tam coś jest. Jakieś przejście. A zobaczymy może jeszcze dalej. Tu już naprawdę nie pamiętam, czy tu coś było, czy nie. A jak się coś znajdzie, to zawsze jest fajnie. Zaraz, tu byłam? A, już sama nie wiem, gdzie ja chodzę. I dobra. Może tu jeszcze jakieś raptory będą. Też już tego nie pamiętam zbytnio. Jezu, ale to jest rozległe. Już nawet zapomniałam, jak to jest rozległe. Aha. Tu możemy też poznać to miejsce, jeżeli ktoś grał, nie grał w TR1, a grał w Anniversary. To miejsce można, myślę, poznać. Bo w Anniversary to stąd się chyba właśnie wychodziło. I spotykało T-Rexa. Ani z tej drugiej strony zresztą. Nie pamiętam zbyt dokładnie, ale jakoś tak to było. Dobra, wiecie co? Pójdziemy najpierw w tamte miejsce. Bo tu ogólnie chodzi, żeby szukać tych zębatek właśnie. I... O, tu jest jakiś... Dobra, ale będziemy po kolei szli, bo ja się zgubię tutaj, znając moje szczęście i moją umiejętność gubienia się w Tomb Raiderze, czy tam w innych grach, to pójdziemy po kolei. Dobra, tu było jakieś przejście, więc najpierw tutaj. Czy tu coś jest? W ogóle. Nie ma! Tu nic nie ma! Jak to jest możliwe? Ciekawe. To po co to tu było? No dobra, skoro nie ma, to nie ma. Czemu ja tego wcześniej nie widziałam? Dobra, tu nic nie było, prawda?
ludzie. A może stąd się skakało gdzieś? Co takie dziwne. Bardzo dziwne. No dobra. Okej. Tu mamy mostek, taki przerwany na górze. Dobra, tu też nie było żadnego przejścia, nie? Tu chyba też nie. A tu coś było? O, tu coś było. Dobra, to idziemy tu. Więc coś miało zaatakować. Tu nic nie ma. O Jezus. O, to jest właśnie najgorsze, spotykać raptory tutaj. Bo tu są ciasne korytarze. I to strasznie denerwuje i może utrudnić nam walkę w takich ciasnych korytarzach. Zaraz to ja nie wiem, gdzie ja doszłam w ogóle. A to jak zwykle. Dobra, żeby nie spaść przy okazji. Doszłam... Nie wiem gdzie. To znaczy teoretycznie wiem, bo tu byłam. Z tej strony doliny, tylko... Że tak powiem... po co? O, dobra. Bez sensu. To było, szczerze mówiąc.